Witam na moim kanale i zapraszam na trzeci odcinek. Kurde. Chyba tą dzielnicę dostaliśmy. O, można ten, wieczorową porą coś. Kurde. Nowa dzielnica, czy... Idę do tej starej. Muszę najechać. Czas trwania 30 minut. Tak myślałem, żeby na 45 może nie robić, ale powiedzmy, że jeszcze za wcześnie. Chcę po prostu poznać tą grę, a potem ewentualnie te odcinki wydłużać. Rozpocznij służbę. Dymiące samochody nie mogą uczestniczyć w ruchu. Można nakazać odholowanie takiego pojazdu. O! Służbę pełnić w wyznaczonym rejonie. Funkcjonariusze prewencji nie powinni opuszczać wyznaczonego rejonu. No. O, właśnie, podręcznik. W sumie, gdzie ten podręcznik był? Muszę sobie poczytać. Jak będzie mi się jakiś film obrabiał. Renderował, w sensie. Muszę sobie poczytać. Bo paru rzeczy nie wiem. Dobra, czyli tak, zatwierdzamy. Odejdź. Czyli nadal mamy to samo, co w poprzednim odcinku, czyli priorytetem jest rejestrowanie przekroczenia prędkości. Okej. Gdzie tu się wychodzi? Nie, tu są cele. No, fajnie, że mają ten bankomat w sumie. No. Można kasę pobrać, jakby się chciało mandat zapłacić. Dobra. Speeders. Pogoda ładna, ściemnia się. Zacznijmy od kolegi, czy ma... Ma dobrze. Kurde, jaka głowa. Gdzie by tu się ustawić? Zaraz, zobaczmy na mapę. No, logicznym by było, że na tej długiej mogliby się rozpędzać, nie? To jakoś musiałbym tu pójść. Serio, tak naokoło? Czemu nie mogę tak? Ta gra to normalnie czasem. Biegaj, szkoda czasu. Się rozglądam przy okazji. Może się uda jakiegoś aresztowania dokonać? Kurde. O, suszarko, wyciągnij się. Może pierwszy klient będzie. Inwalida, nie inwalida. Trzeba sprawdzić. Gdzie? Na drugim końcu miasta? Powaliło kogoś? I co, włączę sobie koguta na czapce i ten... I pobiegnę tam? Przykre trochę. O. Halo. Stłuczka, nie stłuczka. Mandat musi lecieć. Zajmij się drobnym wypadkiem. Przeprowadź interwencję powypadkową i spisz protokół. To już jest tutaj? To ile tych wypadków na raz? Halo. Dobra. O matko. Co tu się stało? Co ja mam tu zrobić? Chyba kredkę wzywać. Requesting an ambulance. Hey. Hi, citizen. Tak.
Ale masakra jakaś. Niezły hardcore. To ten Autobahn Police Simulator to się chowa przy tym. Przy tej grze. Okay, what's going on? Can you hear me? I have some pain, but I think I was lucky. Co kredkę się zabierze z tymi osobami, bo nie wiem. W ogóle helikopter powinni przesłać. Dobra, co mam zrobić? Kolega jeszcze z podświetleniem. Będzie mandacik. Rewizja pojazdu. Po co? Ale te halo podświetlenia to raczej nielegalne. Ty, karetka, a te reszta osób? No właśnie. Hey! Hey! Can you hear me? Yeah, but I feel dizzy. You'd better accompany me for rozumiem, że mam pogadać, tak? Sure, I'll try. Poproś, to ja mu zrobić. Przesłuchaj świadka. Let me know what you saw. I'm shocked, officer. I have no idea what happened. Ja też nie wiem, co się stało. Trzeźwy jesteś? I'm just taking a sample to see if you've been drinking and driving. Chyba okej. Narkotyki też? I'll take a sample to check if you've taken drugs before driving. Can you hear me? I'm still in shock, but I'm all right. THC, amfetamina. Dobre. Poprosi o dokumenty. Would you please show me your driver's license and registration? Okay, officer. There you go. Co ja to mam sprawdzić? Chyba okej. Data ważności. Baker, Galaf, tak? Te samochody czterodźwiowe. Chyba okej. Skąd mam wiedzieć, czy rejestracja się zgadza na przykład? Jak nie sprawdzałem. A, samochód. Poświetlenie. I have to issue you a ticket for driving under glow lights. That will be about $200. I didn't expect it to be that expensive. Dobra, chciałbym. Nie będę się wypuszczał jeszcze, nie? Co tu koleżanka? Tell me what you saw. I'm still recovering from the crash. My mind is blank. No ładnie. Nikt nic nie wie. All right. I'm just collecting a sample to check if you've had any alcohol while driving. Okay. I'm just collecting a sample to see if you used any drugs while driving. Amfetamina to brzmi prawie jak ta. Jak witamina. I need to see your ID and proof of insurance, please. Sure, officer. Here you go. A, 17 data ważności. 18 grudzień, tak? Czyli się łapiesz. To chyba też okej. Nie wiem, skąd mam znać ten. Rejestrację. A pani jak tam? Can you tell me what you saw? You're taking too long. Send me I don't understand what happened, officer. Chyba uciekła mi tamta interwencja, no ale co zrobię? All right. Let me just check to see if you're under the influence of alcohol. To
coś tam podpijają. I'll just need to take a sample to determine if you're under the influence of any illicit substances. Papiery I'd like to see your driver's license and car insurance, please. Yes, officer. There you go. Hansen. Chyba okej. To też raczej okej. Dobra. Co ja mam tu robić? Nikt się nie przyznaje. Tu kolega jakiś. Czy ja mogę z tobą zagadać? Jakoś? Halo. Ten jak tu wjechał. Ła. Z gościem chciałem pogadać. Może ty coś mi powiesz. I'm still in shock. I need to get my head right. I'm just taking a sample to see if you've been drinking and driving. I'll take a sample to check if you've taken drugs before driving. Ile alkoholu we krwi jest dopuszczalne? W Stanach, bo nawet nie wiem. A i dowód, kolego. Show me your license and car insurance, please. Okay, officer. There you go. Wykazało niezgodność danych, ponieważ ta osoba posługuje się skradzionym dokumentem. Musisz natychmiast nałożyć jej kajdanki i zatrzymać ją za posiadanie skradzionych dokumentów. A po czym ja to niby miałem poznać, że to jest fałszywy dokument? Właśnie czytaj wiadomość z systemu intuicji. Nie możesz go zrewidować ani jego samochodu, ponieważ intuicja wskazuje, że wskazuje skradziony dokument tożsamości. O co chodzi? Jaka intuicja? Skąd ja wiem, że to jest skradzione? Wanda Conti? A, w sensie, że co? Że to jest jakby kobieta? Płeć kobieta. Dokładnie. A. W życiu bym nie spojrzał na to. A. Tak? Czy skradzione? Skradzione. Okej. Okay. No tak chyba mi kazał. The reason why you're under arrest is because you're carrying a stolen ID. Please cooperate and step to the sidewalk. Please, officer. I co, mogę teraz go przeszukać? Czy jak? Please allow me to frisk you for any illegal items. Jojo, pendrive. O, braś. Mogę go mu mandat wstawić za skradzione ten, nie, no chyba nie muszę, nie? Dobra, I need some backup here to take a suspect into custody. Understood. We're sending the closest transport to your location. Chyba dobrze robię. Mamy jakichś świadków? Ta babka coś tak stoi długo. Hello. Przesłuchaj świadka. No, I'm sorry. I didn't see anything. No to wypadł koleś. Jak nic nie tam. Przybyło wsparcie? Aha, dobra. Już myślałem, że... Ale to miło, że jakaś inna policja jest jeszcze oprócz mnie.
co tu kolega? Can you describe what you saw? I wasn't there when the accident happened. Kurde, ktoś coś widział? Aparat fotograficzny. Po przybyciu na miejsce wypadku potrzebujesz aparatu. No, widziałem. Czy do czegoś mi się przyda takiego? Jak to się obsługuje? Dobra. Fantastycznie. Nie no, ta gra jest dużo lepsza od Autobahn. Coś mogę jeszcze sfocić. Fajnie, że kolegę zhaltowałem za ten. Za neonka. O, bracie. To ta baba też go tagowała? Jak to jest? Kurde, dzisiaj cały odcinek spędzę tylko na tej sprawie. No ale spoko. Podoba mi się. Ślad hamowania, dobra. Czy ja panią też mogę przesłuchać, czy ja? Nie to. On tak wygląda, jakby ona też tu wjechała. Czego ja jeszcze nie zrobiłem? To mam. Szyba. A to jakaś szyba jest i to. Dobra. O, sporo tego. Chyba tyle z fotografowania. To w sumie... Panie, ja tutaj ten... Hej. Robię dochodzenie. Dobra, zakładam, że zrobiłem ten... Nie wiem, kto jest winny. No ty, tobie wjechali w tyłek, więc chyba raczej... Here's your accident report. Jesteś niewinny. Thank you, officer. Wypadł mi koleś. You're free to go. Stay safe and have a great day. To będziesz mógł odjechać? Dobra, odjeżdża. Fajnie. Podoba mi się. Pani chyba nie odjedzie. Please take your accident report. Seems fine. Thank you, officer. Wypuszczamy. All clear. You're free to go. Stay safe and have a great day. Mam wrażenie, że czegoś nie zrobiłem. Dobra. To trzeba odholować. I have a vehicle here that needs towing. I need a wrecker at my current location, please. Sure, it'll be with you shortly. Tego raczej też trzeba odholować. I have a vehicle here that needs towing. I need a wrecker at my current location, please. That's not a location that's easy to reach. It'll take some time, but we'll take care of it in the next 24 hours. Dobra, dobra. Ale w sumie szkoda, że strażaków nie było. Pani chyba raczej da radę odjechać. Okay, here's your accident report. Thanks, officer. You're good to go. Drive safe and have a nice day. O.
kopciuch. Ale nie mogę zareagować? Ale lipa. Może jak ten, to odkorkuję, to zdążę. A, musiałbym mieć pewnie lizak. A po tego, kiedy przyjadą. W ciągu 24 godzin? Panie. Poczekam jeszcze chwilkę. Czemu ta baba nie odjeżdża? Ma zielona. Czego jeszcze nie zrobiłem? Że nie nabiło mi postępu na maksa. Lipa taka trochę. Chyba za szybko wezwałem ten do ściągania tego. Hi, officer. Hi there. Hi. Przecież się przywitałem z tobą. Halo. No nie kumam. Oni na serio ten? W ciągu 24 godziny dopiero przyjadą? A z kolegą może mam zagadać, czy co? Z koleżanką? Chyba nie. Dobra, czyli ruch się, że tak powiem, sam jakoś chyba robi. No ale jestem smutny, że... Laweta nie przyjechała. O, tamten jak przykopcił. Dobra. Idę se dalej. W takim wypadku. Gdzie miałem tą prędkość mierzyć? Mam nadzieję, że to się jakoś zakończyło samo. Czy nie? Czego ja to nie zrobiłem? Już się nie dowiem. Dobra. Na maksa nie zrobiłem. Może brakowało tego. Może powinienem kogoś aresztować. O, kolego. Ciekawe, czy za śmiecenie jeszcze dostaję te 10 punktów. You will be fined for littering, which will cost you $25. Oh, come on! That's so much money! Show me your ID, please. Pokaż mi dokumenty. Sure. Here you go, officer. Zastanawiam się, co to jest, czy ta intuicja. You can leave now. Have a great day. Gdzie? Kto? Tamta? Nie będę biegał na drugą stronę. Niby 10 punktów, ale mimo wszystko. What's up, officer? Hey. Chyba szybko pojechał. Jaki aparat, tuszarka. Siewki tramę. Będziemy łowić. Tylko oczywiście jak wyjąłem to... No dobra, jedzie. Okej. Ale kolega szybę miał zbitą. Jakby tak, to mogłem stanąć? Hmm.
wcale mnie nie widać. Kurde. Serio, drugi raz mi się go nie udało złapać. Tak siarza. Cham jaki. Ładnie. Tam nie jedzie, tu nie jedzie. Jak się chamsko zrespiła. O bracie. Ja jeszcze punkty za to dostaję. Premiowane. Premię w sensie. Czyli... Aj, warto się na tym skupić. Jakaś osoba przychodzi w niedozwolonym miejscu. Ale kijej. Coś tam. Normalnie jak prawdziwy policjant. Kitrający się w tym. Ciekawe, że drzewo mi zasłania. Powinno być tak realistycznie, że jak mnie widzą, to zwalniają na przykład. O, tak siasz. Serio, nikt nie łamie przepisów tutaj. To pierwsze dwóch, powiedzmy, i próbuję jeszcze coś porobić, ale wydaje mi się, że teraz mi się zmiana skończy. O, ten jaki? Kolega. Chyba rekord zrobił. Prawie 50 zasuwa. Dobra, idzie. Dajcie się jeszcze złapać. Zaraz mi się służba skończy. Co mi nawet nie wiem, do której do południa? Dobra. Wyrzucanie śmieci. Zawsze 10 punktów. I have to fine you for littering, which will cost you $25. Why does it cost so much? Would you show me your ID, please? Okay. There you go. Pokazuj dokumenty, kolego. Śniegowy. Mężczyzna. Data wydania, data ważności, okej. Everything's fine. You're good to go. Bye. Bye bye. To gdzie?
ta chyba przeszła w niebieskiej sukience przez ulicę. O. Wyglądali, jakby szybko jechali. Chyba zmiana mi się w południe kończy. Słaba ta miejscówka coś. Ale... O ten, 51. Rekordzista. Rekordzista 52. Się rozbrykali na koniec zmiany. Kopciuch pojechał. O, taksówka to taksówka to muś. Na pewno. Wiedziałem. Jeszcze 5 minut. O, kolega. Żanko. Zdążę. Your shift is over. I'm writing you a ticket for jaywalking. That'll be around $20. I didn't expect it to be that expensive. Your ID, please. Pokaż jeszcze dowodzik rozłoszczoną osobą. My ID. A, czy ty to ty? Chyba ta. Intuicja nic mi nie mówi. Kobieca. Idźmy stąd. Goodbye. Hey, officer. Hello to you. Hello. Wracamy. Już powinienem ten radiowóz dostać. Tak myślę. Szkoda, że tego mi coś nie zaliczyło. Co ja to źle zrobiłem? Może zdjęć wszystkich nie zrobię? Ale wydaje mi się, że zrobiłem. No. Wszystkich przesłuchałem raczej. Jest okej. Okay. Może... O! Serio? Czyli jednak wszystkich zdjęć nie zrobiłem. Muszę następnym razem bardziej uważać. Dobra, to już nieważne. Było, minęło. Ej, a ty nie przechodzisz na czerwony, co? Wydaje mi się, że na czerwony przeszło. Co my tu mamy? O! Tu już mandaciku tu nie wystawiałem. Po służbie już się nie dostaje punktów. Lipa. Mogłaby gra pisać, czego nie zrobiłem. Siadamy. E
Emma Davis do raportu. Kara utraty PP minus 14, tak? Radiowóz miejski, pojazd terenowy. Okej. Okay. Blokowano wypadki radiowozu. Zarządzaj własnym wypadkiem drogowym spowodowanym przez twój radiowóz i oczyść miejsce wypadku. Czyli co, gra przewiduje, że będę ten miał wypadek? W sumie ciekawe, jak się tą brykę tu prowadzi, jak będzie rzeczywiście kiepoto. Rzeczywiście będę często przywalał coś. Zablokowano radiowóz w tej dzielnicy. W tej? A w innej? Nowy rewir, stare miasto. Fajnie. Okej. Radiowóz został odblokowany i teraz możesz rozgrywać służby w radiowozie. Patrol samochodowy pozwala ci łatwo przemieszczać się. No i fajnie. Czyli nadal są jakby patrole piesze, ale można też i radiowozem. Okej. To może w następnym odcinku śmignę radiowozem gdzieś. Tylko swoją drogą to takie trochę głupie. Tu mamy ulicę, będziemy tu jechać. Tu pojadę. I tu już mi się świat kończy. Nie będę mógł przejechać. I co? Będę musiał o zawrotkę robić z powrotem? Trochę takie, no, głupie. Wiadomo, że powiedzmy by był mój taki rewir, ale no, powinni mi dać przejechać. O! Proszę bardzo. Czyli z butem jednak mi pokazuje tak, a jak samochodem, to mam całe miasto dostępne. Tak wychodzi. No to luz. To lubię. Dobra, to w następnym odcinku już wyruszam nową bryką. Nie wiem jeszcze jak ją, gdzie ją dostanę i tak dalej. Chociaż nie, no na parkingu pewnie będzie stała. Okej, okay, dobra. Dzięki za obejrzenie tego odcinka i zapraszam oczywiście gorąco na następny niebawem. Hej.